28 lutego Sędziszów Małopolski obchodził swoje urodziny. 536. rocznica nadania praw miejskich przebiegała w wyjątkowej oprawie. Z tej okazji odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej. Obchody 536. rocznicy nadania praw miejskich Sędziszowowi Małopolskiemu rozpoczęły się przed ratuszem. Władze miasta odsłoniły herb Sędziszowa na pomniku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Przy tej okazji burmistrz Bogusław Kmieć, jego zastępca Piotr Kapusta, sekretarz gminy Jan Maroń oraz przewodniczący Rady Miejskiej Marek Pająk złożyli przed nim symboliczną wiązankę. Następnie delegacja samorządowa zapaliła znicze na grobie honorowego obywatela miasta Jana Doroby. Uroczysta msza święta z okazji 536. rocznicy nadania praw miejskich została odprawiona w kościele farnym. Po Eucharystii w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej. Wszystkich obecnych przywitał burmistrz Bogusław Kmieć, który przypomniał o ostatnich, największych sukcesach miasta oraz złożył mieszkańcom życzenia. Drodzy Państwo, na te wszystkie osiągnięte sukcesy pracujemy wspólnie. W tej współpracy ważni są zarówno radni Rady Miejskiej, pracownicy samorządu lokalnego, przedsiębiorcy, organizacje, ale przede wszystkim, o czym już kilka razy już w swoim wystąpieniu mówiłem, mieszkańcy. To od nas wszystkich zależy, czy gmina będzie się rozwijać, czy wspólne dążenia do podnoszenia jakości życia będą tożsame z zadowoleniem naszych obywateli. A to jest dla nas najważniejsze. Drodzy mieszkańcy, przed sędziszowskim samorządem jest wiele, wiele pracy. Przed nami czas realizacji kolejnych śmiałych projektów. Pozostaje mi życzyć więc Państwu i sobie powodzenia w ich przeprowadzeniu, ponieważ ich powodzenie przełoży się wprost na dobrobyt całej naszej małej ojczyzny. Jeszcze raz w dniu urodzin naszego miasta chciałbym złożyć wszystkim Państwu życzenia wszelkiej pomyślności, abyście Państwo skutecznie realizowali wszelkie zamierzenia w życiu zawodowym, osobistym, społecznym, a wszystkim mieszkańcom, naszym gościom i sobie samym życzę, by codziennie nad nami swoją opiekę sprawowała nasza patronka, Matka Boża Sędziszowska. W dalszej części uroczystości przyznano tytuł honorowy obywatel miasta Sędziszów Małopolski. Otrzymał go pośmiertnie Jan Doroba. Jego sylwetkę przybliżył wszystkim członek rodziny Jacek Doroba. Brał udział w I wojnie światowej i wojnie polsko-bolszewickiej. W okresie międzywojennym osiadł w Warszawie, gdzie pracował w Ministerstwie Spraw Wojskowych. W wyniku agresji niemieckiej na Polskę i wkroczeniu armii hitlerowskiej do Warszawy z obawy przed aresztowaniami i represjami umknął wraz z żoną do rodzinnego Sędziszowa Małopolskiego, gdzie rodzina udzieliła mu schronienia, a nie mogąc w warunkach wojennych wykorzystywać nabytego wykształcenia, zatrudnił się w miejscowych zakładach drzewnych. W sierpniu 1944 roku po wkroczeniu do Sędziszowa Małopolskiego wojsk sowieckich jako bezpartyjny sędziszowianin w 1944 roku otrzymał od władz nowo utworzonego województwa rzeszowskiego pełnomocnictwo do organizowania administracji publicznej, a kilka dni później został powołany na stanowisko starosty dębickiego z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim. 20 października tego samego roku z przyczyn politycznych został odwołany z tego stanowiska. Jako prawnik z wykształcenia, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, posiadał doskonałe kwalifikacje merytoryczne, jednakże władze komunistyczne uznały, że nie spełnia kryteriów ideologicznych, zarzucając mu, że przed 1 września 1939 roku pracował w sanacyjnej administracji, a na dodatek w resorcie wojskowości. W 1945 roku Jan Doroba zaangażował się do pracy społecznej, pełniąc funkcję radnego Rady Miejskiej w Sędziszowie oraz jako prezes Wydziału Wykonawczego Komitetu Przygotowania i Zorganizowania Gimnazjum w Sędziszowie Małopolskim. Jeszcze w tym samym roku, 28 lipca, na sesji Miejskiej Rady Narodowej miejscowi radni z PPR postanowili ponownie postawić zarzut, że Jacenty Daniel, z którym współpracował Jan Doroba i on sam, działając w opozycji, prowadzą reakcyjną robotę. Jan Doroba z uwagi na to, że ten zarzut godził w jego dobre imię i patriotyzm, złożył wówczas mandat radnego. Nie zaniechał jednak działalności społecznej i w kolejnych wyborach piastował stanowisko przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej w Sędziszowie. W okresie od sierpnia 1944 roku do sierpnia 1945 priorytetem obywatelskim było utworzenie w Sędziszowie Małopolskim gimnazjum. Jacenty Daniel,
inicjator powstania tej placówki, skutecznie namawia Jana Doroby i Władysława Białka do włączenia się w działania służące zorganizowaniu przyszłej szkoły. Jan Doroba, jako doświadczony i kompetentny prawnik, był mózgiem organizacyjnym tego przedsięwzięcia. Nie zrażając się szykanami stosowanymi przez ówczesny reżim, włączył się energicznie do działań mających na celu utworzenie tej tak ważnej dla miasta placówki oświatowej. Dzięki skutecznym działaniom jego oraz Jacentego Daniela i Władysława Białka możliwe było w krótkim czasie utworzenie z dniem 1 września 1945 roku nowej szkoły typu średniego. Pomimo tego przez szereg lat powojennych ówczesna administracja kwestionowała aż do 1949 roku zasadność istnienia tego gimnazjum i liceum. Dzięki ogromnym ich staraniom jednak Jana Doroby i Jacentego Daniela Kuratorium Oświaty odstąpiło do zamiaru likwidowania nowo utworzonej szkoły, która mogła już dalej istnieć i rozwijać się aż do dnia dzisiejszego. Rada Miejska w Sędziszowie Małopolskim przyznała 3 wyróżnienia zasłużony dla ziemi sędziszowskiej. Otrzymali je świętej pamięci kapitan Franciszek Mach, świętej pamięci profesor Stanisław Kot oraz grupa Safran. W trakcie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście. Chciałam przede wszystkim pogratulować tej pięknej uroczystości, a szczególnie zwrócić uwagę na to, że władze samorządowe Sędziszowa Małopolskiego dostrzegają cały kalejdoskop naprawdę znamienitych postaci, które przez lata, ale i współcześnie powodują, że ziemia się rozwija i że też buduje swoją tożsamość. Macie tutaj postacie, na których się można wzorować, jeśli chodzi o patriotyzm, oddanie ojczyźnie, ale też pracę dla ojczyzny, naukę, a również współczesny bohater, bo tak należałoby nazwać, to jest firma, która tyle miejsc pracy stworzyła w bazie najnowszych technologii i jak słyszeliśmy, jest perspektywa dalszego umacniania się i rozwoju. To bardzo ważne właśnie teraz, kiedy również rząd Rzeczypospolitej Polskiej akcentuje współpracę prywatno-publiczną, odpowiedzialność społeczną zarówno samorządu, jak również i przedsiębiorców. A chciałam też przy tej okazji Państwu przekazać dobre nowiny. W zasadzie teraz wiemy już, ile na Podkarpaciu wyniesie kwota, po którą samorządy będą mogły sięgnąć, jeśli chodzi o przebudowę i remonty dróg gminnych i powiatowych. To jest prawie 300 milionów złotych, to jest kwota naprawdę bardzo duża. Już w tej puli część umów będzie podpisywana na te drogi, które w ramach poprzedniego programu przebudowy dróg gminnych i powiatowych nie dostały dofinansowania, bo po prostu nie było już środków. Teraz wszystkie te drogi z poprzedniego naboru państwo samorządowcy będą oczywiście merytorycznie dobrze ocenione, będą dofinansowane, ale też niebawem będzie nowy nabór, nowy konkurs i będzie można na przestrzeni kilku lat, myślę, że wszystkie problemy komunikacyjne dotyczące przebudowy dróg lokalnych i gminnych po prostu zrealizować. Druga dobra nowina to jest świadczenie 500+ na pierwsze dziecko w rodzinach. Jak wyliczyliśmy, tych pierwszych dzieci w Sędziszowie Małopolskim jest ponad 1300, a to oznacza, że w skali roku ponad 8 milionów złotych trafi do tychże rodzin, rodziców i mam nadzieję, że ożywi gospodarkę Sędziszowa Małopolskiego. Z tego miejsca pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju tego miasta, ale również poszerzając dzisiejszą homilię księdza proboszcza powiem, jest to miasto szczęścia i życzę, aby nadal takim było, aby nadal z miłością przyjmować każde nowe życie, aby tutaj w szczęśliwości i w bezpieczeństwie wzrastać w duchu modlitwy, wiary, ale również humanistycznych wartości. Aby tutaj, proszę Państwa, dalej korzystać z tak pięknej edukacji, wychowania, opieki, z polityki społecznej. Aby tutaj się rozwijać, pracować na rzecz naszej małej ojczyzny, ale również ogółu. Aby tutaj po prostu zakładać swoje rodziny, swoje gniazda, aby do nich chętnie, szczęśliwie wracać. Ale to również w tych życzeniach chwile spędzone z osobami starszymi, aby
tutaj również doznały tej pięknej jesieni swojego życia i aby tutaj mówić i podnosić do rangi, do piedestału godność osoby starszej, osoby, która wymaga wsparcia i wymaga naszej pomocy. To jest to szczęście. Miasto Sędziszów będzie szczęśliwym szczęściem i mądrością swoich obywateli. Mili Państwo, jestem tutaj po raz pierwszy. Jadąc do Państwa ponad 160 kilometrów, przekraczając rzekę Wisłę, wstępując na ziemię sędziszowską, zobaczyłam piękno tej ziemi. Piękno tej ziemi, którą trzeba jak najbardziej kultywować. Ta tradycja i wpajanie już młodym mieszkańcom jest bardzo ważne. Jako człowiek kultury również ja w swoim mieście kultywuję te tradycje. Nie wstydźmy się tego. Ja wiem, że teraz młodzież ma inne zajęcia, tablety, telefony, żyje w sieci internetu, ale to jest bardzo ważne. Ta prostota jest najważniejsza. Ten teatrzyk, te kukiełki są bardzo ważne. Życzę wszystkim mieszkańcom Sędziszowa Małopolskiego wzajemnej życzliwości, dialogu społecznego, bo to jest bardzo ważne. Niech każdy z siebie się uśmiecha na co dzień i żyje się w tym mieście jak najlepiej. Dzisiaj, w dniu święta, w dniu urodzin Sędziszowa Małopolskiego, chciałem w imieniu własnym, w imieniu społeczności liceum ogólnokształcącego imieniu księdza Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim wyrazić jak najserdeczniejsze życzenia, aby wszystkie te słowa, które dzisiaj padły pod adresem Sędziszowa, pod adresem władz się spełniły. Przypomnę tylko niektóre. Otóż, jak ksiądz proboszcz zauważył, dzisiaj jest tłusty czwartek i życzył, ja do tego się dołączam w imieniu też całej społeczności, aby następny rok też był tłusty w granty, pozyskiwane fundusze, wiedzę, umiejętności, jakie są rezultatem mądrości, umiejętności wszystkich mieszkańców Sędziszowa Małopolskiego. Uroczystość uświetnił występ zwycięzców piątej edycji programu Mam Talent, duetu akrobatycznego Delfina i Bartek.
Dla obecnych podczas wydarzenia wystąpiła również kapela podwórkowa Paka Sędzisza. Król Bolesław Krzywousty raz w przypływie swej szczodrości podarował rycerzowi za waleczność owe włości. Gród Sędzisza w południowej części Polski. Osiem wieków się rozwija nasz Sędziszów Małopolski. Gród Sędzisza w południowej części Polski. Osiem wieków się rozwija nasz Sędziszów Małopolski. Jest Sędziszów nasz na topie, drugi rok był w dinotopie. Na krajowej zaś arenie błysnął pięknym oświetleniem. Pierwsze miejsce w całym kraju zaskoczyło nas z nienacka. Dzięki temu oświetleniu lepiej widać biznes Jacka. Wielce miejsce w całym kraju zaskoczyło na nas nienacka. Dzięki temu oświetleniu lepiej widać biznes Jacka. Nasze miasto się rozszerza, wchłania bliskie okolice. Od niedawna są otwarte sędziszowskie sukiennice. Gród Sędzisza, dach pod niebem targowiska. Teraz może sobie kapać, uśmiechają się ludziska. Gród Sędzisza, dach pod niebem targowiska. Teraz może sobie kapać, uśmiechają się ludziska. Na osiedlu w Kawęczynie nowe rondo jest aż miło i parafii miododajnych w Sędziszowie nam przybyło. Gród Sędzisza, na mieście olejarzy, jak nie będzie kataklizmu, może wiele się wydarzyć. Gród Sędzisza, w naszym mieście olejarzy, jak nie będzie kataklizmu, może wiele się wydarzyć.